Transparentne wydruki 3D. Z jednej strony proste, a z drugiej strony trudne. Ja poszedłem na łatwiznę i zamówiłem sobie kilka elementów testowych u naszego sponsora odcinka JLC 3DP. Są to modele żywiczne z drukarki SLA z wypełnieniem 100%. W zasadzie chyba nie ma możliwości zmiany wypełnienia. Zaraz Wam opowiem, co zamówiłem, ale najpierw chciałbym podziękować Basicowi za pyszne cappuccino. Dzięki wielkie. Dobra. Z pudełeczka od JLC 3DP wyciągniemy etui do iPhone'a, mały diament, mały pojemniczek na banknoty, który powinien być wodoszczelny, z uchwytem na smycz lub sznurek. No i dodatkowa zakrętka, no bo miałem obawy co do wytrzymałości tego uchwytu, więc ten zrobiłem trochę mocniejszy. Dobra, teraz robi się ciekawiej. Coś większego. Pojemnik na pędzle do makijażu mojej twórczości. Niestety tutaj miałem mały wypadek, kiedy nagrywałem odcinek i mi upadł i pękł. No niestety żywica ma to do siebie, że jest dosyć krucha. Ten model możecie znaleźć u mnie na stronie i linku w opisie. Wszystkie kobitki sobie go chwalą. No i wydrukowałem go też z transparentnego PET-u dla porównania. Ale będziemy o tym jeszcze rozmawiać. No i na koniec gwóźdź programu, albo do trumny, czyli wodoszczelna obudowa do mojego aparatu Sony ZV-1. Dosyć prymitywnie zrobiona, też o tym będziemy rozmawiać. Wygląda co najmniej dziwnie, no ale wiecie co? Internet i YouTube to takie magiczne miejsca, które pozwalają na sprawdzenie, czy ktoś już zrobił taki eksperyment, taki prototyp i czy my musimy się w to bawić, czy też po prostu możemy to pominąć. No w tym przypadku nie znalazłem żadnego wariata, który by zrobił dokładnie coś takiego albo coś podobnego, więc stwierdziłem, że czemu nie, wypróbujemy. Taka profesjonalna obudowa do tego aparatu, no już nie mówimy tutaj o samym jakby materiale, tylko też w tym, że można używać przycisków i wszystkiego, kosztuje 1000 zł. No i trzeba ją sprowadzać z Australii, bo nie jest oryginalna. No dobra, omówmy sobie teraz te modele. Etui do iPhone'a wygląda całkiem ładnie. Na pierwszy rzut oka jest bardzo przejrzyste. Ładnie to jest wyczyszczone i wypolerowane, natomiast widać, że niestety nie jesteśmy w stanie dojść wszędzie z tym czyszczeniem z tych warstw. No i też JLC 3DP samo napisało na swojej stronie internetowej, że nie będziemy mieli optycznej jakości szkła optycznego, przejrzystości tego materiału, więc no niestety musimy się z tym pogodzić. No i oni to szlifowali prawdopodobnie jakimś papierem lub piaskowanie, te warstwy ładnie zniknęły, no i zostało to pomalowane jakimś lakierem, podobno olejowym, ile w tym prawdy, nie wiem. Sama żywica o małej grubości jest dosyć elastyczna. Jednak zobaczycie, jak wygląda mój telefon, to znaczy etui, po tygodniu korzystania z tego etui. Ma popękane ranty, telefon mi upadł 2 razy i pękła mi szybka ochronna, więc etui nie zdało egzaminu. Samo zakładanie tak sztywnego futerału wymagało podgrzania go w mikrofalówce, więc teraz tylko możecie mi życzyć powodzenia w ściąganiu go. Dalej. Diament testowy, jak widzicie, wygląda imponująco jak z drukarki. Jest mocno przejrzysty, bardzo ładnie wyczyszczony, wyszlifowany, pomalowany. No i, ale dalej widać troszeczkę te warstwy z drukarki. Podejrzewam, że no, tak dobrego efektu z drukarki FDM łatwo nie uzyskamy. Aczkolwiek mam jeden element, który wydrukował się z niezłym sukcesem. Ten malutki element, tutaj go mam, został wydrukowany specjalnymi ustawieniami stworzonymi przez społeczność, aby uzyskać taki mega szklany efekt. I tutaj nie było żadnego polerowania, nie było żadnego malowania, to jest prosto z drukarki z gładkiego stołu Pay z drukarki MK4S. Było to drukowane na dyszy 0,4 mm, szerokość ekstruzji była ustawiona na 0,12 mm, czyli ustawiamy 105% wysokości warstwy, a wysokość warstwy to 0,1 mm. Chłodzenie wyłączone, dolne górne warstwy wyłączone, obrysy wyłączone. Zostawiamy tylko 100% wypełnienia jako jednokierunkowe linie równoległe. No i na koniec musimy trochę zwiększyć przepływ od 101 do 110%. To już jest kwestia testów. No i najważniejsze, prędkość wydruku to 5 mm na sekundę. Więc
mega czasochłonne, uwierzcie mi. Oto jest malutki wydruk testowy, który powstał z tymi ustawieniami na gładkim stole Pay. Jak widzicie, jest on czysty, lecz czas druku jest tak długi, że nie warto się w to bawić. Mini diament jeszcze mam. Tutaj, on jest naprawdę mini. Przeszlifowałem go i pomalowałem. Efekt jest nie najgorszy, bo w porównaniu do innych prób wygląda naprawdę jak szkiełko. Ale drukowanie większego, czyli takiego, zajęłoby około 24 godziny. Także... Z większego elementu wydrukowałem połowę tego diamentu ze względu na niestety czas, musiałem przerwać. No i szerokość obrysu tutaj wynosiła 0,8 mm, wysokość warstwy 0,1 mm, prędkość też 5 mm na sekundę, ekstruzja 105% i ustawiłem same obrysy bez górnej i dolnej warstwy i bez wypełnienia, więc tutaj jakby było drukowane w taką spiralę. No i jeszcze go w międzyczasie później oszlifowałem. Dokładnie papierem ściernym o gradacji 400, wcześniej troszeczkę grubszym ze szlifierką, no ale wiem, że tutaj by się sprawdził papier 1000, a nawet 2000, no ale ukradłem później żonie lakiery światło utwardzalne, aby wypełnić niedoskonałości. Spokojnie, moja żona nie ogląda mojego kanału, więc się nie dowie. Ale największym problemem podczas druku takich elementów jest refrakcja światła. Ale pojechał terminologią profesor. Chodzi o to, że jeżeli zostanie nam w środku trochę powietrza, na przykład między warstwami lub między obrysami, to światło będzie się odbijać i będzie wyglądało, nasz wydruk będzie wyglądał matowo. Gdzie przy odpowiednich ustawieniach ten efekt znika, tak jak mieliśmy tutaj w przypadku tych dwóch elementów, albo nawet po prostu podczas drukowania właśnie z żywicy. Tam nie ma powietrza i to światło po prostu przenika przez obiekt, bo nie ma się gdzie załamać, więc dopiero na powierzchni. Jeśli byście chcieli zamówić takie wydruki na stronie JLC3DP, to link znajdziecie w opisie. Dodatkowo dla nowych użytkowników jest $80 bonusu na pierwsze zamówienie. Nie martwcie się opłatami celnymi, one znikają po przejściu do płacenia. Płacimy tylko za modele i za przesyłkę. Jeśli nie będzie komplikacji z naszymi modelami, to dostawa jest możliwa nawet w ciągu 48 godzin. Dobrze. Po oszlifowaniu i pomalowaniu lakierem nasz diament nabrał więcej transparentności. W zasadzie to kawałek, bo przerwałem druk ze względu na czas, już o czym mówiłem. 5 mm na sekundę to naprawdę powolne drukowanie. Niestety tam, gdzie utknęło powietrze, to nic z tym nie zrobimy. Jednak tam, gdzie go nie ma, widoczność jest bardzo dobra. Ciekawy efekt to daje. Widzimy po prostu, jakby te powierzchnie były w środku, ale one są od spodu. Kiedy pisałem skrypt do tego odcinka, postanowiłem zrobić jeszcze dwa małe testy. Wydrukowałem jeden 2-milimetrowy bloczek, aby go zeszlifować i pomalować. Miał ustawienia, o których wspominałem wcześniej. Efekt? Widoczność się poprawiła, ale dalej było powietrze w środku. Następnie mały kwadrat wydrukowany, pusty w środku. To był jeden obrys o wysokości 0,25 mm warstwy, no i szerokość obrysu to było 0,8 mm. Nie szlifowałem go w ogóle, tylko go pomalowałem z obu stron. Na pewno jest dużo lepiej z lakierem. Jednak w zależności od kąta padania światła widzimy przez niego więcej lub mniej. Albo robi się taki efekt mleczny, albo po prostu lekko transparentny. No, powiem Wam, dosyć ciekawa opcja. Dalej. Pojemnik wymodelowany w blenderze na banknoty. Widać, że jest on ładnie wykończony na zewnątrz, ale wewnątrz już tak nie za bardzo. No nie doszli tam ani papierem, ani niczym, więc podejrzewam, że JLC3DP nie posiada takich narzędzi, żeby tam wejść do środka, wyszlifować i pomalować w środku, no niestety. Sprawdzimy jego wodoszczelność. Zrobimy nasze banknoty piękne i zanurzymy w naszym zbiorniku. Zobaczymy, ile tam wytrzyma. Zbiornik ma wysokość około metra, więc teoretycznie ciśnienie hydrostatyczne będzie wynosiło 1,1 atmosfery. Włożyłem do środka parę banknotów. A co tam, niech będą też dolary USD. No i ładujemy go do wody. Zobaczymy, ile wytrzyma i... No i wsadzamy go do wody. Jak się okazało, po teście moja GoPro jest tak szczelna jak przysłowiowy kaczy tyłek i więcej wody wpadło do GoPro niż do pojemnika. Ale banknoty niestety również się zmoczyły. W
Więc wydrukowałem uszczelki z TPU, poliuretanu, które no niestety i tak przepuściły wodę. Prawdopodobnie nastąpiły mikropęknięcia na obudowie i na gwincie, ponieważ żywica jest bardzo twarda i bardzo krucha, a przy tej głębokości powietrze jest skompresowane mocno i woda dostaje się do środka bez efektu takiego bąblowania, że to powietrze ucieka. Więc nie było tego widać, ale woda i tak się dostała. Kolejny element to kubek na pędzle. Sami musicie przyznać, że wygląda bardzo ładnie. Widać tylko w środku przy krawędziach wewnętrznych, że znowu nie udało im się dojść do perfekcji w wygładzaniu. Nie szkodzi. Ważne, że obrysy zewnętrzne wyglądają niczym akryl, bo pięknie przepuszczają światło i wszystko jest wypełnione w 100%. Próbowałem wdrukować to samo z PET-u, jednak bez wypełnienia, aby sprawdzić, czy światło lepiej przejdzie przez obrysy. No i tu mamy ten wydruk. Niestety, wyszedł taki lekko mleczny model, ale i tak jest nieźle, jeżeli chodzi o przepuszczalność światła. Dla zwykłego testu pomalowałem kawałek pojemnika lakierem, aby sprawdzić, czy przejrzystość, transparentność się poprawi. Tutaj pomalowałem ten kawałek oraz ten. Okazuje się, że malowanie z obu stron daje najlepszy efekt. No nie jest to akryl, ale widać różnicę. Widać, że światło lepiej przenika, a sam obiekt błyszczy się jeszcze bardziej. Jeśli zrobimy to z jednej strony, no to efekt nie będzie taki idealny. Tak samo, jeśli nie użyjemy dodatkowej ekstruzji, to zostanie nam powietrze, którego już nie zamalujemy. Lub jeśli nie pomalujemy obrysu z drugiej strony. No, sytuacja jest taka, że mamy na przykład dwa obrysy i malujemy go z tej i z tej strony, to nie znaczy, że pomalowaliśmy go z obu stron, tylko że dwa obrysy z jednej strony. No i na koniec obudowa do aparatu. Jest to prymitywny zlepek brył, który robiłem w blenderze. W kilka minut z surmiarką tak naprawdę. Niestety wykonanie tego w jednym elemencie nie było idealnym rozwiązaniem. Pamiętajcie też o tym, że to jest tylko prototyp. Tak jak zaspoilerowałem wcześniej, widoczność jest bardzo kiepska. Nagrywanie w tej obudowie nie będzie miało sensu, bo niestety nie udało im się wygładzić wnętrza oraz pomalować. No jest to za głęboko po prostu, więc no nie było takiej opcji. Widoczność jest prawie zerowa, jest mega matowe. No i niestety pojawił się jeszcze jeden problem, bo problem szczelności. Ponieważ ciśnienie hydrostatyczne będzie tak silne, że te dłuższe krawędzie będą się krzywić, o, w ten sposób, powodując, że woda będzie się dostawała do środka. Nie mogłem już z tym nic zrobić, nie przemyślałem tego, ale stwierdziłem, że dobra, okej, mogliśmy zrobić tutaj takie wytłoczenia, żeby po prostu to trzymało tą sztywność i tak dalej, no ale trudno. Dodatkowo zrobiłem jeszcze taką, wydrukowałem taki mały element, który usztywnia to troszeczkę. Wsadziłem papier do środka, żeby sprawdzić, czy dostanie się woda, nie będę jeszcze ryzykował aparatu. No i wszystko zabezpieczyłem też szkotem dookoła, taką pseudo uszczelkę, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. No i idziemy do naszego zbiornika i sprawdźmy, jak to wyjdzie. Po zanurzeniu, podobnie jak w przypadku pojemniczka, nie było widać bąbli, ale niestety woda zaczęła dostawać się do środka. Jak widzicie, papier jest delikatnie wilgotny, a im dłużej obudowa byłaby w wodzie, tym więcej by jej naleciało. Dlatego niestety nie włożę tam swojego aparatu i nie zaryzykuję zalania go wodą. Ale nie macie czego żałować, bo nic się nie stało, tutaj nic byśmy i tak nie zobaczyli z tego aparatu niestety. No ale biorąc pod uwagę, jak bardzo ta budowa się nie udała, to wpadłem na kilka pomysłów. Oczywiście sami możecie podsunąć swoje pomysły w komentarzach lub na Discordzie. Link znajdziecie w opisie. A więc, lepiej byłoby zrobić to w kilku elementach.
na przykład na gwintach, tak? Na koniec obiektywu, albo cały obiektyw. No i tak myślałem, że może ta tylna klapka powinna mieć te dodatkowe wytłoczenia, które by wzmacniały po prostu konstrukcję. No a sferyczne zakończenie, czyli ten bąbel tutaj, żeby dawać szerokokątny efekt obrazu pod wodą, bo się zmienia troszeczkę jakby ta optyka pod wodą, mogłoby być wykonane ze szkła lub po prostu jakiegoś innego, lepszego materiału. Podsumowując, transparentne wydruki z drukarki SLA, czyli żywiczne, oferują naprawdę sporo. Możemy uzyskać naprawdę piękny efekt, jeżeli dobrze dobierzemy model, no i będzie bardzo podobny do akrylu lub poliwęglanu. Tylko że możemy wydrukować co chcemy. Warto pamiętać, że nie uzyskamy szkła optycznego, jakości szkła optycznego. Możemy uzyskać jakość szkła słoika albo szklanki. No chyba, że ktoś się uprze i poświęci sporo czasu na szlifowanie i polerowanie, a potem malowanie. Na drukarkach FDM warto jest dobrać odpowiednie ustawienia, potestować oraz użyć wypełniaczy takich jak lakiery lub żywica światłoutwardzalna, aby pozbyć się nierówności. Ceny JLC 3DP nie są zawrotne i można skorzystać z ich usług, aby wykonać prototyp albo sprawdzić jakość wydruków z drukarek SLA, zanim taką kupimy. Zawsze nam odchodzi babranie się w tej żywicy, więc całkiem spoko opcja. To był jeden z tych odcinków, na których wszystko, co mogło pójść nie tak, poszło nie tak. Niemniej jednak dzięki YouTube'owi, sponsorom oraz przede wszystkim Wam, widzom, mogę to protestować i eksplorować świat druku 3D, za co bardzo gorąco Wam dziękuję. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie wesprzeć mój kanał, to zapraszam na Patronite lub po prostu na kawkę. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i hej!